chcę batonika. Tato, chodź ze mną na spacer. Siostra, pobaw się ze mną, nudzi mi się. Brat, wytłumacz mi to zadanie, bo jest beznadziejne. Jak często w naszych prośbach brakuje właściwie tego ważnego słowa, jakim jest proszę. Dzisiaj niedziela rogate. Rogate znaczy proście. Takie słowa właśnie kieruje do nas Pan Jezus. Proście, a będzie Wam dane. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy skupili się na prośbie, ale prośbie, jaką możemy kierować do Pana Boga w modlitwie. Przykład wielu modlitw dał nam Pan Jezus. Wielokrotnie w Biblii czytamy, że na przykład wczesnym rankiem albo późnym popołudniem oddalił się od wszystkich i spędził czas na modlitwie. Dlaczego? Ponieważ modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, rozmowa z Ojcem w niebie. Czy lubisz rozmawiać ze swoimi rodzicami? Myślę, że tak. Może nie wszyscy, ale zachęcam nas do tego, żebyśmy rozmawiali z naszym Ojcem, który jest w niebie. Jezus dał nam właśnie taki przykład. Na przykład, kiedy musiał dokonać ważnego wyboru. Czytamy w Biblii, w Ewangelii Łukasza, że udał się w ciche miejsce, wyszedł na górę i tam spędził czas na rozmowie ze swoim Ojcem. I kiedy tak nastał ranek, poszedł i wybrał 12 uczniów, którzy razem z Nim wędrowali przez ten czas, kiedy był na ziemi. Mogli doświadczać wielu rzeczy. I wiecie, pewnego razu uczniowie poprosili Pana Jezusa, ponieważ widzieli, że On to robi trochę inaczej niż zostali nauczeni, takich ważnych słów. I to jest właśnie nasz dzisiejszy fragment, który chcemy omówić. Apostołowie zapytali Pana Jezusa: Panie Jezu, naucz nas modlić się. Jak właściwie mamy się modlić? Wtedy w Ewangelii Mateusza czytamy: gdy się modlicie, nie naśladujcie obłudników. To jest takie trudne słowo. Ale obłudnik to jest taki ktoś, który robi coś na pokaz, żeby wszyscy mnie widzieli, żeby wszyscy, wow, jaki on jest pobożny, jak on się modli. Pan Jezus powiedział: nie róbcie tak. Modlitwa niechaj będzie czymś skrytym, czymś, co jest między Tobą a Panem Bogiem. Dokładnie czytamy: wejdź do komory swojej i się modl. Nie pokazuj innym, ale otwórz swoje serce przede mną i się modl. Możesz mi powiedzieć o wszystkim, co jest nie tak, o wszystkim, co Cię męczy. Możesz mnie poprosić o coś. Ja dobrze wiem, co Ty potrzebujesz, ale kiedy Ty prosisz o to, też się zastanawiasz nad tym, czy jest to Ci na pewno bardzo potrzebne. I tak właśnie Pan Jezus swoim uczniom powiedział słowa tej wyjątkowej modlitwy, którą mam nadzieję, że znacie, a jak nie, to zachęcam Was do nauczenia się. W Ewangelii Mateusza 6:9-13 czytamy: a Wy tak się modlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zachęcam Cię do tego, jeżeli nie znasz tej modlitwy, naucz się jej. I możesz na przykład modlić się nią wieczorem, każdego dnia. Znajduje się tutaj wiele ważnych słów. Słowa przeprosin, słowa prośby o to, żebyśmy mieli co jeść, prośba o to, żeby Pan Bóg był błogosławiony i wychwalony w naszym życiu. Prośba o to, abyśmy umieli przebaczyć tym, którzy zrobili nam coś przykrego. Do tego jeszcze wrócimy, ale spójrzmy. Pan Jezus także modlił się, kiedy na przykład miał się dokonać jakiś cud. W Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale czytamy, że Pan Jezus modlił się, kiedy było mnóstwo ludzi
W Biblii czytamy, że było ponad 5000 ludzi, a miał bardzo mało pożywienia. Wtedy Pan Jezus podniósł, pobłogosławił te pożywienie i rozmnożyło się. I wszyscy byli najedzeni. A kiedy ludzie odeszli po tym cudzie do domu, wszyscy już byli najedzeni, wtedy Pan Jezus, czytamy dalej w tym samym rozdziale, udał się w ciche miejsce i dziękował Panu Bogu za to, że pomnożył to jedzenie, że wszystkich nakarmił. Dziękował Panu Bogu i chwalił Go za to, co zrobił. Także czytamy o modlitwie Pana Jezusa, kiedy dziękuję Bogu, że Go wysłuchał. Kiedy przyjaciele Pana Jezusa, nie wiem, czy pamiętasz tą historię, Maria, Marta i Łazarz, rodzeństwo. Pewnego razu Łazarz zachorował, a potem umarł. Siostrom było bardzo przykro, posłały po Pana Jezusa, ale niestety ten nie od razu przyszedł. Ale kiedy przyszedł, powiedział, nie martwcie się. Kazał odsunąć kamień i tam, gdzie Łazarz leżał, nagle po prostu rozłożył ręce, popatrzył w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Pan Jezus dziękuje Bogu. I po tym wydarzeniu zaraz wyszedł Łazarz, cały owinięty w bandaże. Pan Jezus ze swoimi uczniami modlił się także podczas ostatniej wieczerzy. W jaki sposób? Czytamy, że wziął chleb, pobłogosławił go, łamał i dawał swoim uczniom. Pobłogosławił, to znaczy dał, aby wszystko było w porządku, aby nasycił ten chleb. A czy my modlimy się przed jedzeniem? Prosimy Pana Boga o to, żebyśmy mieli co jeść? Czy dziękujemy za to, że się troszczy i nie musimy chodzić z głodnymi brzuszkami? Pan Jezus modlił się także do swojego Ojca, kiedy było mu bardzo przykro. Kiedy było przed nim trudne doświadczenie. Czytamy, że zostawił uczniów w ogrodzie Getsemane i poszedł się modlić, bo mu bardzo przykro. Bardzo ciężko mu było. I wtedy rozmawiał z Ojcem w niebie. A czy Ty rozmawiasz z Panem Bogiem, kiedy jest Ci ciężko? Czy Ty rozmawiasz z Panem Bogiem, kiedy jesteś przed jakimś trudnym zadaniem, na przykład sprawdzianem? Czy modlisz się przed nauką, aby Pan Bóg pobłogosławił tą naukę i abyś umiał wszystko zapamiętać? Czy prosisz o ludzi, których spotykasz na co dzień? W szóstym rozdziale, szóstego wiersza w Ewangelii Mateusza czytamy: Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu. A Twój Ojciec, który Cię widzi, także to, co jest ukryte, wynagrodzi Tobie. Nie zapominajmy o modlitwie. Nie zapominajmy prosić Pana Boga nawet o te oczywiste rzeczy. Zastanów się, jak by to było, gdybyśmy nie otrzymali tego, o co nie prosimy. Ile rzeczy mielibyśmy mniej. Ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj jeszcze na jeszcze jedną rzecz zwrócili uwagę. Czy przyglądaliście się kiedykolwiek światło? Myślę, że tak. Światła drogowe. Z naszą modlitwą jest właśnie jak ze światłami drogowymi. Kiedy prosimy Pana Boga, może się zdziwicie, o czym ja teraz mówię, ale wiecie, Pan Bóg wie, co jest dla nas dobre. Dlatego, kiedy my się do Niego modlimy i Go o coś prosimy, mogą być różne odpowiedzi. Pan Bóg nie jest dżinem, który spełnia wszystkie nasze zachcianki, ale On, tak jak nasi rodzice, dobrze wie, co jest dla nas potrzebne. Czasem, kiedy o coś prosimy, jest tak jak zielone światło, tak, i otrzymujemy to. Czasem Pan Bóg mówi nie. To nie jest dobre dla Ciebie, niepotrzebne Ci to jest. Czasem Pan Bóg mówi, poczekaj.
ale tak jak w światłach drogowych po pomarańczowym może być albo czerwone, albo zielone. Dlatego, kiedy jest poczekaj, może znaczyć, że poczekaj, ale i tak tego nie dostaniesz, ponieważ nie jest to dla Ciebie dobre. Czasem jest poczekaj, musisz dorosnąć i później to dostaniesz. Wyobrażacie sobie, że 3-letni chłopczyk prosi o ostry nóż tatę? Powiedziałby od razu tak? Myślę, że nie. Powiedziałby poczekaj, musisz dorosnąć. I kiedy uzna to za stosowne, albo da, albo nie da ten nóż, ponieważ nie chce, żeby dziecko się zraniło, siebie albo kogoś innego. Także jest właśnie tak z modlitwą. Proście, a będzie Wam dane. Nie znaczy to, że zawsze wszystko będziemy mieli. Bo tak jak rodzice, tak samo Bóg wie, co dla nas jest dobre. Zachęcam nas, abyśmy rozmawiali z Panem Bogiem. Tyle przykładów podałam dzisiaj modlitwy Pana Jezusa. Kiedy było Mu ciężko, przed posiłkiem, wśród znajomych, kiedy rozmnożył chleb, w samotności, kiedy potrzebował się skupić i wyciszyć, przed jedzeniem, jak już mówiłam, po cudzie, przed wyborem 12 apostołów. Także Ty możesz modlić się w różnych sytuacjach swojego życia. W psalmie czytamy, że mamy modlić się cały czas, mamy nie ustawać. Podobnie właśnie mówi przypowieść, mamy nie ustawać i cały czas pukać do drzwi, pukać do Pana Boga i z Nim rozmawiać. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, nim oczy Ci się rano otworzą, chwal Pana Boga w modlitwie. Czy modlisz się, kiedy rano się obudzisz i dziękujesz Bogu, że jesteś zdrowy i że się obudziłeś? Módl się przed posiłkiem, chociaż krótkim zdaniem, dziękuję Ci, że mam co jeść. Módl się, kiedy jest Ci ciężko. Chwal Pana Boga za to, że tak pięknie stworzył świat, kiedy na przykład jesteś na spacerze. Módl się wieczorem, kiedy sprawił, że cały dzień bezpiecznie przeżyłeś. Kiedy nie umiesz w nocy spać, nawet wtedy możesz wołać do Boga i się modlić. Proś o Jego błogosławieństwo. Dziękuj Mu, chwal Go i nie zapominaj także o tych wszystkich najbliższych, którzy są i o których też możesz powierzać Panu Bogu w modlitwie prosząc. Zachęcam nas, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten dzień. Dziękujemy za to, że Ty nas błogosławisz. Prosimy Ciebie o to, abyśmy nie zapominali o innych. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie i wysłuchaj, kiedy tak razem do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za nockę i za śniadanko. I dziękujemy Ci za mamę, tatę, Emilkę i Elę. I Janusiego Fada i za naszą misję. Dziękujemy Ci też, żebyśmy mieli dobre zabawy i wesołe, i żebyśmy byli szczęśliwi, fajnie się bawili, i żeby nasz dzień był dzisiaj radosny. Amen. Kochany Boże, proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców, sióstr, babci, cioć oraz kuzynów. Proszę Cię, daj im dużo radości każdego dnia. Panie Jezu, opiekuj się wszystkimi dziećmi. Amen. Panie Jezu, opiekuj się wszystkimi chorymi i dodawaj im zdrowia. Amen.
Panie Boże, dziękuję za każdy dzień, za to, że masz w opiece nauczycieli. Dziękuję za wszystko, co nam dajesz i proszę, abyś czuwał nad nimi podczas tych złych dni. Amen. Chciałabym Was dzisiaj nauczyć pewnej piosenki, która zachęca nas właśnie do modlitwy, ponieważ Bóg czeka na nas. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Czemu nie zadzwonisz dziś? Zadzwoń dziś, zadzwoń dziś, powiedz, że go chcesz. Zadzwoń dziś, powiedz, że go chcesz. Zadzwoń dziś, powiedz, że go chcesz. Jezus czeka na Twój głos. Możesz ją wielokrotnie powtórzyć, używając różnych rodzajów telefonów. Zachęcam Cię do tego. Spróbujemy. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Czemu nie zadzwonisz dziś? Zadzwoń dziś, powiedz, że go chcesz. Zadzwoń dziś, powiedz, że go chcesz. Zadzwoń dziś, powiedz, że go chcesz. Jezus czeka na Twój głos. Zachęcam Was, zaśpiewajcie. Chciałabym Ci dzisiaj zaproponować zrobienie takiej zakładki. Możesz ją ozdobić według własnego uznania. Taką, żeby tutaj w środku móc włożyć karteczki z prośbami. No to do dzieła. Wszystko, co nam jest potrzebne do wykonania naszej kieszonki modlitewnej, to jest kartka papieru, klej, ołówek, nożyczki i małe karteczki. Możecie z reszty naszej kartki wykorzystać. Blok techniczny, biała bądź kolorowa kartka. Składamy kartkę na pół, bądź troszeczkę mniej niż pół. Wszystko zależy od tego, jaką dużą dłoń macie. I teraz tutaj przy zgięciu kładziemy naszą dłoń. Możecie minimalnie otwarte palce mieć i odrysowujemy. I teraz wycinamy, nie przecinając tej strony. Kiedy mamy już wycięte, otwieramy naszą dłoń. Powinno to być takie dwie złożone ze sobą ręce. Za pomocą kleju przyklejamy dół i jeden palec, tak żeby powstała nam taka jakby kieszonka. Możesz ją ozdobić jak tylko chcesz. Będzie to Twoja zakładka do Biblii bądź książki. A kiedy będziesz się modlić, zachęcam Cię do tego, abyś na kawałkach kartonika, kartki papieru napisał wszystkie swoje prośby, o które się modliłeś. Na przykład zdrowie bliskich. I możesz je włożyć do środka. Za jakiś czas możesz wyciągnąć te karteczki i podziękować Panu Bogu za to, że spełnił Twoje prośby. Powodzenia. Dziękuję Ci za dziś. Życzę Ci błogosławionej niedzieli. Nie zapominaj prosić. Nie zapominaj o modlitwie, bo to jest rozmowa z naszym Ojcem w niebie. Do zobaczenia.